Co kraj, to obyczaj, ale bywają przepisy i obyczaje, mm, co najmniej dziwne. Bo jak poważnie można traktować obowiązujący w Saco, w stanie Missouri, przepis mówiący, że kobiety nie mogą tam nosić kapeluszy, które mogłyby przerazić dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta? W San Francisco zaś karalne jest mycie auta używaną bielizną. W tej lekcji nie będziemy stanowić dziwacznych przepisów. Zajmiemy się tylko takimi, które naprawdę służą bezpieczeństwu, i pokażemy, jak używać rzeczy zgodnie z przeznaczeniem. Dziś pobuszujemy w domu. Poszukamy w nim najróżniejszych substancji twardych i miękkich sprężystych i plastycznych kruchych i odpornych, a także niebezpiecznych, drażniących, trujących, żrących i wybuchowych. Mówisz, że w swoim domu takich nie ma? Zaraz się przekonamy. Gdzie by tu zacząć? Może w kuchni. Weź do ręki metalową łyżkę. Jest twarda i chłodna, raczej jej nie wygniesz, nie jest więc sprężysta. Możesz ją za to rzucić na podłogę i nic jej się nie stanie. Znajdziesz w kuchni jeszcze inne przedmioty tego rodzaju? Pewnie wpadły Ci w ręce inne sztućce. Garnki, patelnie albo metalowe miski czy kubki. Podobnie zachowują się też wyroby z twardego plastiku, na przykład zabawki. Od metali różnią się jednak tym, że nie są odporne na wysoką temperaturę. Patelnię możesz postawić na ogniu i nic jej się nie stanie. Plastikowy pojemnik w takiej sytuacji się stopi. Teraz poszukaj gumki recepturki. Napnij ją i puść. A teraz zwiń w kulkę. Co obserwujesz? Gumka jest miękka i sprężysta. To znaczy, że możesz ją napiąć albo zwinąć w kulkę. Ale gdy puścisz, wróci do swojej pierwotnej postaci. Jest też odporna na rzucanie. Potrafisz wymienić inne przedmioty wytworzone z substancji sprężystych? To choćby kauczukowa piłeczka, czy żelki. Inaczej zachowują się fajansowe albo szklane kubki i talerze. Nie namawiamy cię do ich rzucania w twojej kuchni, ale popatrz, my rzucimy taki talerz za ciebie. Po upadku na twarde podłoże rozpryskuje się na kawałki. O takich substancjach jak szkło i fajans mówimy, że są twarde, ale kruche. Masz pomysł, co jeszcze można by określić tym słowem? Na przykład gipsowe figurki, kruche ciasteczka albo kredę. Pamiętaj, nie wszystkie kruche substancje są delikatne. Na przykład cegła, możesz na niej stanąć i nic się nie stanie. Ale rzucona z dużej wysokości na twarde podłoże rozpryśnie się na kawałki. Na koniec pomyśl o substancjach, które dają się formować, zmieniają kształt pod wpływem nacisku. Może przyszła ci na myśl plastelina albo ciasto? Możesz je ugniatać i formować, tworząc ludziki, domy, placki albo kluseczki. O takich substancjach mówimy, że są plastyczne. Ich podatność na nacisk oznacza jednak, że nie są odporne. Gdy staniesz na ludziku z plasteliny, zrobi się z niego placek. Przenieśmy się z kuchni do łazienki. Tu znajdziesz wiele substancji, które mogą być niebezpieczne. Dlatego mają specjalne oznaczenia na opakowaniach, które o nich ostrzegają. Rozszyfrujmy je razem. Pamiętaj, zanim wyjmiesz coś z pudełka albo odkręcisz nakrętkę butelki, uważnie przyjrzyj się etykiecie i sprawdź, czy nie ma na niej któregoś z tych symboli. Jeśli substancja jest oznakowana jako trująca, żrąca lub łatwopalna, lepiej zostaw ją dorosłym. A teraz dopasuj piktogramy do substancji o określonej właściwości. Masz tak samo jak ja? Brawo! W Twoim najbliższym otoczeniu jest wiele przedmiotów wykonanych z różnych substancji: sprężystych jak guma, kruchych jak szkło, plastycznych jak folia oraz takich, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, i dlatego ich właściwości są określone znakami graficznymi, piktogramami, na przykład drażniące, Trujące, żrące czy wybuchowe. Na dzisiaj to już wszystko. Obejrzyj pozostałe filmy z tej playlisty. A po więcej materiałów, zajrzyj na naszą stronę pistacja TV.